Czy ja tylko krytykuję gry Outriders, średniak The Ascent, piękny średniak, Land of War, crap i to okrutny cyberpunk? Sami wiecie. Muszę znaleźć jakieś świetne gry. Nie, przepraszam, nie świetne, najlepsze. To jest mój cel przed urlopem, znaleźć 10 gier 10 na 10. Okej, zaczynamy. Skyrim, Heroes of Might and Magic 3, Baldur's Gate 1. Nie. Ta metodologia jest kompletnie do bani. Musimy ten materiał rozciągnąć na kilkanaście minut. Żeby to zrobić, zapytam nieco szerzej. Zapytam zarówno osoby z TV Gry, jak i kilku redaktorów gry online o ich propozycje i postaramy się wspólnym wysiłkiem wyciągnąć 10 gier. 10 na 10. I pewnie zapytacie, jak to zrobimy? Poczekajcie, muszę ubrać lekarski kitel, aby wyglądać znacznie poważniej. Otóż przeprowadziłem niezwykle skomplikowany eksperyment składający się z trzech faz, które ostatecznie wyciągną 10 najlepszych gier wszechczasów, a przynajmniej 10 najlepszych gier wszechczasów we wrześniu 2021 roku. Na pewno wszystko pójdzie gładko. Zaczynamy od fazy pierwszej. Faza nominacji. Jakie są zasady? Otóż zapytałem 11 osób, aby w tym momencie określiły mi od 1 do 10 gier, których oceny 10 na 10 byłyby w stanie bronić do upadłego. Chodziło mi o absolutnie ich ulubione gry, ale też takie, które im od razu przychodzą do głowy. I w ten sposób zaczęliśmy budować wstępną listę nominowanych gier i każda nominacja, niezależnie od ilu osób by ta nominacja wpadła, oznaczała dla danej gry jeden punkt. Jednym słowem, każda gra na tej liście mogła mieć od 1 do nawet 11 punktów już na start. Ale oczywiście nie powiem wam, o jakie gry chodzi. A więc, co nominowaliśmy? Oddajmy głos chłopakom. Blood? Nawet przy mojej miłości do Mass Effectów nie wymienię ich tutaj jako gier na dychę. Baldur's Gate 2. Na pierwszą myśl nasuwa mi się Resident Evil 4. Pierwszy Deus Ex. Mowa o Assassin's Creed 2. Dragon Age Origins. Wiedźmin Krew i Wino. Hades. Hades, bardziej świeżo. Heroes of Might and Magic 3. Okej, starczy. Pozostałe osoby po prostu wysłały mi maila. Czas na pierwsze wnioski. Otóż okazało się, że najmniej gier wskazali pan Mateusz i Elesar. Pan M dał nominację tylko grze Assassin's Creed 2, gdy Elesar Wiedźminowi 3. No i oczywiście nie zgadniecie, kto wykorzystał wszystkie 10 punktów i wskazał 10 gier 10 na 10. Tą osobą jest oczywiście Jordan. Jego lista jest bardzo specyficzna. Mamy tutaj sporo staroci jak na tak młodego mężczyznę. Otóż wytypował Resident Evil 4, Silent Hill 2, obok Dragon Age Origins, Pokémon Blue Red, Heroes of Might and Magic 3. No i do tego Persona 5 i The Last of Us 2. Kacper Pitala też lekko rozdawał punkty. Wskazał Splinter Cell Chaos Theory, Preya, Bloodborne'a, Fez i Outer Wilds. I tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób powstała lista ostatecznie 35 nominowanych gier. Gier, które oto teraz pokażą się wszystkie na ekranie. Jeśli chcecie, to zapauzujcie i zobaczcie sobie wszystkich nominowanych, a my przechodzimy dalej. Tylko jedna uwaga, bo przypadek Minecrafta jest tu bardzo specyficzny. No jak komuś się podoba, to... Okej. Nice. Nikt. Okej. Ale potrafiłbym zrozumieć dlaczego. Tak, okazało się, że Minecrafta nikt nie nominował i wykorzystując boskie moce autora materiału, wprowadziłem go twardo na listę, będąc ciekaw, jak poradzi sobie w drugiej fazie głosowania. Nie byłbym sobą, gdybym nie miał kilku statystycznych ciekawostek. Czekajcie, muszę znowu się ubrać, bo jak jest statystyka, to trzeba ubrać się poważnie, żeby ktoś traktował serio te dane. Oczywiście ten kitel jest na mnie zdecydowanie zbyt duży. I oto ciekawostki. Najstarszą nominowaną grą na liście jest Blood, nominowany przez Arasza. Nie, znaczy... Absolutnie nie. Kompletnie nie. Nie, Arasz, bardzo śmieszne. Nie ma mowy. Załapały się tylko 4 gry z lat 90. nominowanych przede wszystkim przez Jordana i Arasza, ale ja też dołożyłem swój punkt Heroesom 3.
I z czego najmocniejszą dekadą okazały się lata 2011-2020 i odpowiadają za 21 ze wszystkich 35 nominowanych gier. Zapytacie pewnie jeszcze o najlepszy rok. Mam też na to odpowiedź. Otóż najlepszym rokiem okazał się 2018. Mamy tam przecież God of War, Gris, Into the Bridge, Overcooked 2 i RDR 2. No właśnie, co obok RDR 2 robi tak sympatyczna, ale no jakby nie patrzeć, niepozorna gra Overcooked 2. Jak wspomniałem wcześniej, już na liście tworzyły się pewne nierówności. Otóż Overcooked 2 dostał jeden punkt tylko od Kuby Paluszka, natomiast RDR 2 startował z pułapu 4 punktów. W ten sposób wiecie już, że RDR 2 ma spore szanse na dostanie się do właściwej top 10 naszej listy, ale nie uprzedzajmy faktów. No właśnie, czas na konfrontację, bo co jeśli każdy z uczestników tej naszej wybornej zabawy dostanie 2 połówki punkta, którymi może wesprzeć inne nominacje, ale dostanie też 2 ujemne półpunkta, aby móc skarcić nominacje swoich kolegów i koleżanek. I dopiero w ten sposób nasza lista zaczęła nabierać właściwych kształtów. A do tego z urlopu wrócił Head, który przez to, że nie brał udziału w fazie nominacji, dostał specjalne moce sędziego i dał 4 połówki pozytywne i 3 połówki negatywne. Dlaczego tak nierówno? Nie wiem. Wolę 2 i... O nie, to nie jest dycha, totalnie. Ja też bym chciał wskazać Baldura 1 jako grę na dychę. Tak ta gra... od samego początku po prostu powodowała ból głowy u mnie. W jakiejś takiej prywatnej opinii wystawiłem God of War'owi 9,5. I tak przechodzimy do fazy drugiej. Fazy weryfikacji. Ej, szybko okazało się, że pewne nominacje są kompletnie nietrafione. To znaczy, ja wszystko rozumiem, każdy ma prawo mieć swoje 10 gier 10 na 10, ale nam chodzi o wyciągnięcie jakiejś średniej, jakiejś umownej listy, która nie będzie tylko top 10 Gambrinusa czy top 10 Arasha. I pierwsze bardzo poważne strzały padły w kierunku GTA 4. Otóż tutaj jedna nominacja nie wystarczyła, aby wyjść nawet na plus, bowiem pan Mateusz, Kuba Paluszek i Julka wbili 3 noże w plecy Splintera. I GTA 4 jako jedna tylko z 2 gier spadła nawet poniżej zera. GTA 4 skończyło z ujemnym wynikiem minus 0,5 punkta. Wielki przegrany GTA 4. I podobnie skończyło arcydzieło Davida Cage'a, czyli Heavy Rain, które zostało potraktowane trójstrzałem Heada, Splintera i Gambrinusa, czyli mnie, ale u mnie wszystkie gry Cage'a mają minus 0,5. Pójdźmy dalej w tej rzeźni. Otóż 2 ciosy zerwała gra Overcooked 2, czyli ta nieszczęsna nominacja Kuby Paluszka. Tylko ja nikogo nie oceniam. Nieszczęsna jest dlatego, że rywalizuje m.in. z RDR 2. Znowu bezwzględna okazała się Julka. Nic dziwnego, że nazwisko ma Sobieska. A także Adam Zehenter z redakcji tekstowej. I wiecie co? Fangoten w ogóle okazał się wielkim fanem exów Sony, bo dał jeden punkt God of War'owi i o dziwo, ta gra nie znalazła żadnego innego zwolennika, za to 2 przeciwników, Ufała i Heada. Ale wytłumaczmy sobie jeszcze jedno, te minus 0,5 punkta wcale nie oznacza, że ktoś ma złe zdanie o grze. On tylko chce pokazać, że ta szczególna gra nie zasługuje na obecność na liście top 10 10 na 10. Przyspieszając trochę, mam jeszcze kilka szrotów. Poniżej progu wejścia znalazły się też gry What Remains of Edith Finch, Skyrim, Nie znacie się, Dragon Age Origins i Resident Evil 4. I tak oto odpadło 8 gier, które nazwałem listą czerwoną, gdyż wchodziły z punktem 1, a schodziły poniżej tego wyniku. Jest teraz przed nami trochę liczenia, a więc proszę o uwagę. Wytrzymacie na Eurowizji, wytrzymacie i tutaj. Kolejne 11 gier skończyło tam, gdzie zaczęło, czyli tylko z jednym punktem, choć w różnych okolicznościach. I tak na przykład Outer Wilds miało od Kacpra 1 punkt, 0,5 punktu od Heada oraz minus 0,5 punktu od Adama Zehentera. GTA 5 z nominacją Fangotena dostało jeszcze 0,5 punktu od Ufała oraz ujemne 0,5 punktu od LSR-a. Modern Warfare z 2007 roku z nominacją Splintera zostało wsparte przez Ufała, ale skrytykowane przez Jordana.
Mamy tu jeszcze arszowego Deus Exa, który otrzymał pół punktu od Jordana i minus pół punktu ode mnie. Natomiast gry Into the Breach, Gris, Super Mario Odyssey, Persona 5, Fez, Blood i Pokémon Blue Red przeszły całkowicie bez echa, bo nikt ani nie wsparł, ani nie zdołował tych nominacji. I gdybyśmy chcieli postawić kolejny krok na tej górze trupów, tak postawilibyśmy nogę na pewnym bloku, na bloku Minecrafta. Sam bym pewnie jej nie przyznał, ale wiem, jak masę zabawy ta gra daje, jak bardzo jest rozwijana nadal, więc... okej. Otóż ta gra, która startowała u nas z poziomu 0, dostała w końcu 1,5 punkta, całkiem nieźle jak na 0 nominacji. Wynik 1,5 punkta oczywiście nie mógł wystarczyć na dostanie się do właściwej top tenki i z 1,5 punkta skończyły też gry Silent Hill 2, Prey, Dark Souls i Bloodborne. A więc odsialiśmy 25 z 36 gier, jesteśmy bardzo blisko właściwej top tenki. Ale oczywiście mamy 11 gier, a więc potrzebujemy jedną z nich jeszcze uciąć. Bo tak się okazało, że 5 najgorzej ocenianych gier z tych 11 miało ten sam wynik punktowy, czyli 2 punkty. I te gry to Heroes of Might and Magic 3, Baldur's Gate 2, Splinter Cell Chaos Theory, The Last of Us i Stardew Valley. Do rozwiązania tej zagadki potrzebowaliśmy czegoś specjalnego, specjalnie założonego arkusza Google, który rozesłałem wszystkim zainteresowanym i poprosiłem ich o odpowiedź na jedno ważne pytanie. Która z tych gier zasługuje najmniej na 10 na 10? I w ten sposób Splinter Cell tylko otarł się o sławę, bo odpadł z naszej oficjalnej listy 10 gier 10 na 10. Uff, dużo roboty, dużo liczenia. I tak oto przechodzimy do ostatecznej listy 10 gier. 10 na 10. Ta lista to, zaczynając od dołu z 4 grami ex aequo, Heroes of Might and Magic 3, Baldur's Gate 2, Stardew Valley oraz Last of Us. Na miejsce 6 trafiła gra Assassin's Creed 2. Na miejscu 5 Zelda Breath of the Wild. Na miejscu 4 The Last of Us 2. Jakoś trzeba z tym żyć. Na miejscu 3 Wiedźmin 3. A na miejscu 2 Red Dead Redemption 2. Oczywiście wy mieliście inne zdanie, zapytałem was w ankiecie na TV Gry Plus, która z tych gier powinna wygrać i według was, to w zdecydowanej większości, wygrał Wiedźmin 3. 80% do 20. No dobra, ale w takim razie co zajęło pierwsze miejsce? Jeśli skreślaliście sobie z tej listy, którą mieliśmy na początku, poszczególne tytuły, to już wiecie, ale jeśli nie mieliście aż tyle uwagi albo zaangażowania, tak pomogę wam. Tą grą jest Hades. Wow. Hades. Naprawdę, to jest top 1 gier 10 na 10. Najczęściej nominowana gra w naszym zestawieniu. Otóż w ciemno podało ją 7 osób. 7 osób spośród 11 wytypowało Hades jako grę 10 na 10. To, że Heroesy tutaj są, to jest świadectwo, jak polska jest ta lista. Wow. Za nisko. Myślałem, że będzie wyżej, ale spoko. No ja w Stardew Valley nie grałem, więc... Może to jest jakiś powód, żeby w to zagrać? To jest moja reakcja na to. Co to jest za gra w ogóle? Nie wiem. Czemu nie wyżej? No, The Last of Us Part 2 ryczałem w pierwszych 5 minutach gry, więc świetna robota. To tu być powinno. Nie no, Wiedźmin bardzo fajna gra. Ale to jest top 10 gier 10 na 10 i tam jest Wiedźmin 3. Słusznie, słusznie, kocham. Ryczałem pod koniec. Scena z koniem... Boże, przebij to Scorsese. You talking to me? A Hades, no to grałem 5 minut. Okej. Okay. Zajebiście! Hades nie jest najlepszą grą we wszechświecie. Jest bardzo dobrą grą, godną dychy, ale no, listy są subiektywne i... Każdy znajdzie coś dla siebie, I guess. Lista wyszła jaka wyszła, w sumie bardzo bezpieczna, bardzo uniwersalna i taka, którą w sumie da się obronić. Bo jakby nie patrzeć, RDR 2 ma ogromny budżet i mnóstwo szczegółów i jest technologicznie niemalże doskonały. Wiedźmin 3 do dzisiaj jest jednym z najlepszych RPGów akcji, a Hades szczerze jest odpicowany pod każdym względem. Oczywiście rozbiliśmy się tu o pewien problem metodologiczny, bo pytając w ciemno naszych uczestników, stawialiśmy na coś, co jest uniwersalne, na tyle dobrze ograniczone,
grane przez tak dużo osób, że trafi wysoko na listę. Kto by mógł wybronić dziesiątkę dla Into the Breach? Nikt jej nie wsparł, bo tak mało osób grało w tę grę wystarczająco długo. Natomiast Hades tak wirusowo rozszedł się po redakcji, że aż 7 z 11 osób faktycznie doceniło tę, jakby nie patrzeć, niszową produkcję. No i czy powinniśmy mieć jakikolwiek problem z tym, że brakuje na tej liście jakichś kultowych klasyków z dzieciństwa pokroju Gothica 2? Nie, no bo pamiętajmy, za 20 lat ta lista będzie mówiła tylko o naszych gustach tu i teraz, we wrześniu 2021 roku. I nie zdziwię się, jeśli za 20 lat nikt już nie będzie myślał o Wiedźminie 3 jako o grze 10 na 10. Takie życie przeminie nawet najbardziej zielona dyszka. To by było niby na tyle, ale mam dla was jeszcze kilka ciekawostek. Znowu zostanie lekarzem. Julka jako głos młodego pokolenia jako jedyna wytypowała wszystkie trzy gry z naszego top 3, top 10, 10 na 10. UV głosował podobnie jak Julka, ale jako głos bardzo, bardzo starego pokolenia nominował RDR-a 2, Wiedźmina 3 i The Last of Us 2 spośród tej top 10.